Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować dwie przesyłki od tego samego kolekcjonera. Są to moje wymiany. Jest to kolekcjoner z Danii. I w środku znajdą się bardzo rzadkie karty, jeżeli chodzi o Tops Match Attack Champions League z obecnego sezonu. Zastanawiam się, czy obie przesyłki dzisiaj pokazać Wam, czy po jednej, gdyż będzie troszeczkę kart, a nie chcę za długo przedłużać. Jest tutaj otwierania troszeczkę. Mam nadzieję, że się uporam z tym szybko. Jedna strona już jest. Teraz lecimy z drugą. No i już praktycznie ją mam. Teraz tylko wystarczy wyciągnąć. Dość mocno tutaj karty są poprzyklejane, ale sobie tak je wyciągniemy zaraz. I zaczynamy z pierwszymi kartami. Jest to kolekcja, moi drodzy, Match Attack Champions League, zespół Kopenhagi. Jest to specjalnie wydany zespół, tak jakby update właśnie z Champions League. I zaczynamy. Takich mamy zawodników. Józef Tutów, Ludwik Augustinsson, Peter Ankersen, Matthias Jorgensen, midfield duo Tutów i Verbić, Andrija Pawlowicz. Tutaj widzę, że jest jeszcze włożony kodzik. Muszę go poza kadrem otworzyć, żebyście znowu mi go nie sprzątnęli sprzed nosa, tak jak ostatnio. Tutaj jest kilka takich kart z kodami, gdyż w sumie były 4, nie, 5. Tyle ile limitek, tyle było kart. No i lecimy. Mam tutaj 4 sztuki Millera. Nie będę Wam w całości pokazywał, tylko zobaczcie sami. 4, jedna dla mnie, 3 pójdą na wymianę za jakieś karty. Czyli tutaj to tak odkładam. Tu jest jeszcze taki kodzik. Jak się nie mylę, też go mam. Lecimy dalej. Jeszcze zostały tak jakby dwie części do pokazania. Dzisiaj chyba sobie zrobimy tylko tą jedną przesyłkę, bo już prawie 5 minutek. Karty są tak szczelnie powkładane, że ciężko je w ogóle wyciągnąć. Chyba będę musiał to ponownie z nożem przeciąć.
Następną przesyłkę sobie przygotuję, otworzę, żebyście nie musieli specjalnie czekać. O, tutaj już prawie mamy. I lecimy dalej. Kodziki na potem. Kolejne karty z Kopenhagi i mamy William Quist, Benjamin Verbich, Andreas Cornelius, Golking Federico Santander, logo Kopenhagi, bramkarz Robin Olsen, a tutaj mam karty Error z innymi numerkami. Yaya Touré, jak się nie mylę, ma 12 normalnie, a Fernandinho też ma inny numer niż, tak jak tutaj, 12. To są tak jakby dodatkowe karty do albumu, karty Error. Tak więc to. Następnie mam tutaj kolejne kodziki. Jeden to jest z Messim, a drugi z Sanchezem. Czyli wcześniej dostałem od chłopaków z kanału Chrisin & Matty 04 Aubameyanga. Millera Wam przed chwilą pokazałem. Czyli brakuje jeszcze tylko Sergio Ramos. I również Wam go zaraz pokażę tutaj. Muszę się tylko dostać do tych kart. I Sergio Ramosa już Wam pokazuję. Również 4 karty. Jedna dla mnie, 3 na wymianę. No i pozostało jeszcze kilka kart z Kopenhagi. Które już Wam prezentuję. No i mamy Rasmus Falk, Jan Gregusz, Mikael Antonsson, Man of the Match Peter Ankersen, Erik Johansson i Thomas Delaney. Tak wygląda, moi drodzy, przesyłka, którą Wam dzisiaj pokazałem, czyli cały zespół Kopenhagi. Wszystkie 5 live kodów już mam. Do tego wpadły jeszcze karty Error, 2 sztuki, więc powolutku kolekcja ma się ku końcowi. Jeszcze właśnie pokażę Wam karty nordyckie. No i będę musiał kilka kart klub 100 jeszcze sobie załatwić, żeby mieć kompletną edycję. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was oczywiście na drugą przesyłkę od tego samego kolekcjonera. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.